Wiesz, ja podejrzewam, że ja porządziłem moim życiem, a nie mną porządzono. To znaczy, ja wyjechałem. Wiedziałem, że nie mogę wrócić, bo... No i wiesz, i tyle. Od tego momentu byłem człowiekiem wolnym. On po prostu szukał tematu i szukał możliwości, przygód, żeby móc napisać książki. Mieć po prostu życie bardziej barwne, bardziej takie ciekawe, a nie wszystko tak poukładane jak w zegarku. Niewiele mówił o tym, co pisze, niewiele mówił o swojej twórczości. Raczej był otwarty na inne osoby. Myślę, że sporo słuchał. To też jakoś mi się w głowie układa z tymi jego opowiadaniami, że one są skonstruowane na tym, na historiach, które on wysłuchiwał. Ojciec był bardziej wnikliwy, może on miał lepsze talenty ludzkie, bo on bardziej rozumiał ludzi, ich motywy, ich wychowanie. Bardziej był może taki obserwacyjny, więcej wiedział i wnikliwie. Pisał oczywiście o odmienności, no bo zawsze jest tu ważny warunek odmienności. Ludzie w innych warunkach, w innych okolicznościach, w innej historii inaczej reagują. To jest inny świat niż nasz świat europejski, to oczywiste. Ale nie próbuję ferować sądów, nie próbuję być takim prorokiem Afryki, jak to bywają tacy, co z pozycji europejskich, białej pozycji, chcą o Afryce ex cathedra kazać nam. I na świat patrzył tak, jak go cywilizacja chrześcijańska nauczyła, to znaczy te 10 przykazań, no to było 10 przykazań. To był pisarz bardzo, bardzo oryginalny, także poprzez swoją biografię, bo niewielu mamy pisarzy emigrantów, którzy emigrowali akurat do Afryki i tam pisali. No, zwykle są to inne kontynenty, więc już chociażby przez to jest w jakiś sposób pamiętany i myślę, że będzie zapamiętany. W jakimś sensie moje znalezienie się w Afryce odcięło mnie od tego świata. Może to spowodowało, że nie zajmowałem się literaturą polityczną, ani publicystyką, ani zresztą to nie mój zawód, tylko raczej jakąś ogólną refleksją o pisaniu Kalahari. A o znakomitych i bardzo oryginalnych w horyzoncie współczesnej literatury polskiej opowiadaniach Wojciecha Albińskiego, a także o jego interesującym życiu, będziemy rozmawiać z panem profesorem Maciejem Urbanowskim, który jest historykiem i krytykiem literatury polskiej związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzień dobry. Dzień dobry. A naszym drugim gościem jest pan Robert Kaczmarek, filmowiec, dokumentalista i autor filmu o Wojciechu Albińskim. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy właśnie naszą rozmowę od pańskiego filmu. Co sprawiło, że pan zainteresował się postacią tego żyjącego w Afryce i funkcjonującego jakby poza środowiskami twórczymi w Polsce autorem? Film o Wojciechu Albińskim powstał w cyklu Errata do biografii. To myślę, że jest ważne, bo ten cykl nie zakładał tylko i wyłącznie opowiadania o biografiach, które przedstawiały widzowi nieznane elementy życia literatów, te, które są związane z lustracją czy bycie ofiarą systemu, ale też przybliżał tych pisarzy, którzy zostali zepchnięci do takich dołów niepamięci, świadomie lub nieświadomie. Emigracja spowodowała, tak jak tutaj powiedział Wojciech Albiński, że on się odciął trochę od Polski, a jednocześnie jego twórczość nie docierała do Polski. I od samego początku, do samego końca była to wielka przygoda, wielkie zderzenie moje z Afryką i Afryką przefiltrowaną przez jego doświadczenie, co jest, było, okazało się bezcenne. A jednocześnie mam takie wrażenie, że ja go wtedy znałem właściwie z pierwszej książki, z Kalahari i zaczęły się pojawiać dopiero następne publikacje. I chyba jakoś tak ten jego przyjazd, szczególnie później do Polski, spowodował, że czytelnicy znaleźli po prostu literaturę, której szukali. Taki opis Afryki, który jest niespotykany. Myślę, że niewielu polskich prozaików
z taką pieczołowitością, z takim dbałością o szczegół opisuje i znajomość po prostu tych realiów opisuje. A to się wzięło w końcu z jego wyboru życiowego. No, 30 lat wędrowania po pustyni, opisywania jej, mierzenia jej. No, był geodetą z wykształcenia i robił to, co umiał robić świetnie. Był docenianym fachowcem. A jednocześnie pamiętam, że byliśmy w takiej miejscowości, jeśli nie przekręcam nazwy, Malapaty, gdzie on mi pokazywał swoją taką roboczą placówkę, czyli był to okrągły budynek, który miał moskitiery, był telewizor, ale jakoś mocno zakurzony, łóżko i on mówi, wiesz, i tutaj siedziałem i mówi, czytam sobie Prusta i mówi, to jest zupełnie co innego, jak ci chodzą skorpiony po nogach, a ty sobie piszesz do szuflady. Mówię, bo ja tego nie chciałem w ogóle wydawać. Miałem taki olbrzymi komfort tworzenia. Nie wiedziałem, czy to znajdzie, czy to zepnę w całość, czy to wyślę do Polski, czy do Paryża. To była duża taka doza wolności. Ale w końcu, kiedy wydał swoją twórczość, no to na zasadzie Deus Ex Machina zrobiła ona ogromną, oszałamiającą karierę. Pojawiły się głosy entuzjazmu wśród krytyki, wśród czytającej publiczności. No ale to nie był pisarz znany, nie był promowany, więc skąd ten entuzjazm, panie profesorze? No entuzjazm brał się z jakby siły tej prozy niewątpliwie. Na pewno był to entuzjazm spowodowany, mówimy tu ciągle o tym tematyce. Nikt z polskich pisarzy tak daleko i tak głęboko, można powiedzieć, w Afryce się nie zanurzył. Bardzo ważne było to, że to jest twórczość rzeczywiście jakby podstemplowana biografią. Oczywiście późny debiut, niesamowite, bo ten debiut ukazuje się w przypadku pisarza, który już jest dobrze po 60, prawda? Czyli ma 60... Rocznik 35, rocznik 30, a debiut 2004. Ma 69 lat. Także no, jakby jakość, można powiedzieć, tej prozy, więc krótkie opowiadania, pisane językiem niezwykle lapidarnym, esencjonalnym. Charakterystyczne, że krytyka porównywała go właśnie z Konradem, z Kucim, z pisarzami raczej niepolskimi. Trudno było tu znaleźć polskiego, można powiedzieć, powinowatego albińskiego. No i taka inność połączona z jakąś jednak aktualnością, tak? Znaczy, że ta proza jednak wpisywała się w pewne dyskusje o ówczesnej Polsce. Okazywało się, że te problemy, które opisywał Albiński, tyleż były egzotyczne, co swojskie. Więc tutaj zachwyt rzeczywiście z rozmaitych stron, bo i Marek Nowakowski, ale Kapuściński, Jacek Cznadel, także nagroda imienia Józefa Mackiewicza, a z drugiej strony nominacja do Nagrody Literackiej Nika, więc jakby dwa, można powiedzieć, odmienne obozy literackie w Polsce uhonorowały Albińskiego i to jest rzeczywiście debiut, jakich niewiele było w literaturze polskiej po 1989 roku czy wcześniej, a także myślę, że ważne było to nazwisko, o którym tutaj mówimy, czyli Konrada, bo taka linia konradowska w literaturze polskiej, która gdzieś była ciągle obecna, ale ona po 1989 roku trochę osłabła. Tutaj okazywało się, że tego typu jakby wizja świata, tego rodzaju gest pisarski, no, jest ciągle aktualny i obecny w naszej literaturze dzięki na przykład Albińskiemu. Skoro mówi pan o wyjątkowości tego debiutu, to przyjrzyjmy się temu uważniej. Pamiętam Wojtka już od czasów właśnie końca okupacji, lat powojennych. Jako chłopcy lubiliśmy, stykaliśmy się ze sobą i coś nas ciągnęło, a co nas ciągnęło do siebie? Chyba, że lubiliśmy czytać. Chyba to odezwał się do mnie już po 90 roku, że coś popisuje, czy bym zechciał przeczytać. I to mi się bardzo podobało. No i próbowałem tam zainteresować jakieś wydawnictwa. No i udało się. Kalahari była przyjęta bardzo dobrze. Po ukazaniu się tej książki już rok później otrzymała prestiżową Nagrodę Literacką imienia Józefa Mackiewicza. Można powiedzieć, że pisarz został od razu zauważony przez krytykę. Ucieszyłem się, że książki Wojtka od pierwszej, zaczynając od Kalahari, spotkały się z odzewem tu w kraju, bo wie pan, mogłoby tak być, że ta książka by wpadła jak w studnie, przy tej ilości wydawnictw,
ilości książek, przy tym zachwianiu kryteriów, przy tej zmienności, przy tym modniarstwie, a to jest ani moda, Wojtek, ani nie ma za sobą mediów jakichś silnych, które robią z niczego czasem coś, czyli on tak wydał tą książkę bez zaplecza. Jak ja go poznałam, to on już był przecież w tych młodych grupach pisarzy, którzy redagowali współczesność, do nich pisał poezję i eseje do tej współczesności. Spotykali się na Starym Mieście. Trochę zacząłem pisać wiersze. No, kto z nas nie pisał wierszy? W pewnym czasie doszedłem do wniosku, że jak się skończyło lat 20, to już nie wypada pisać wierszy. No, skoro nie wypada pisać wierszy, a doświadczeń i przemyśleń się jeszcze nie ma, no to co robić? Zająć się może podróżą, może patrzeniem na świat. Ostatnie 20 lat, czy ileś, to on tylko pisał. Przeniósł się do małego apartamentu w Johannesburgu i sam był w tym apartamencie, bo on potrzebował takiej ciszy i zanurzenia się w tej tkance literackiej, którą chciał opisać. Pamiętam, że mieliśmy takie zadania, napisz wypracowanie na 12 stron. Wtedy trzeba było jak najwięcej przymiotników, jak najwięcej powtarzań, jak najdłuższe słowa i najdłuższe zdania, żeby te 12 stron wysmażyć. Z kolei pan od matematyki mówił, to jest formuła skomplikowana i trzeba ją uprościć. I okazywało się, że po różnych przekształceniach x równa się 2. Więc mnie ta formuła bardzo odpowiada, jeżeli chodzi o pisanie też. Widać w tym debiucie Albinińskiego dramat emigracji, twórców emigracyjnych. Dlaczego Albiński wyjechał z Polski? Same okoliczności wyjazdu są dość typowe, bo... Był 63 rok. Tak, to jest początek nowego czasu w PRL-u. A w momencie, kiedy oboje z żoną mają już ugruntowaną pozycję zawodową, korzystając z wycieczki orbisowskiej do Paryża, zostają w Paryżu. I ich losy takie są dość typowe, jeśli chodzi o tego typu uciekinierów z Polski. Ale z reguły Polacy zaczynali od czegoś, pomimo swojego wykształcenia i kompetencji, od czegoś takiego bardzo elementarnego, od prac fizycznych. Bardzo długo, poza wyjątkami, starali się o zdobycie ponownie jakiejś znaczącej pozycji. Natomiast im się udało wyjątkowo szybko. I to jest niesamowite, że będąc w Genewie, kiedy on pracuje jako geodeta, a żona pracuje jako chemik w dużej korporacji międzynarodowej, właściwie, jak to się mówi, są ustawieni w życiu i jemu czegoś brakuje. Tak mi mówił, ile można mierzyć te winnice, mówi, które trzeba przesunąć o metr. Mówi, coś w życiu trzeba zrobić. I tak jak znam to z jego relacji, a chyba żona nie zaprzeczała, to któregoś dnia przyniósł mapę, co dla niego było takim coś codziennym atrybutem i w domu było wiele map, ale rozłożył tą mapę świata i pokazał żonie, wskazując palcem, zobacz, co tu jest. No powiedział, tu jest biała plama. I wtedy on powiedział, właśnie tu jedziemy. Czy można powiedzieć, że dwa razy emigrował, prawda? Raz z komunistycznej Polski, a drugi raz ze świata cywilizacji europejskiej. Ja myślę, że on chciał przeżyć życie. W tym sensie, tak jak tutaj wcześniej powiedział, że coś trzeba wiedzieć, coś trzeba doświadczyć, żeby móc to zrelacjonować, no to chyba tego mu brakowało, takiej przygody życia. A czy miał zamkniętą drogę powrotu do Polski, czy mógłby wrócić do Polski? Myślę, że on się nad tym chyba nie zastanawiał nawet bardzo. Znaczy wybrał kierunek, wybrał z taką codzienność swoją, która mu bardzo odpowiadała, to przebywanie w tej nowej rzeczywistości. Egzotycznej, bardzo atrakcyjnej, niesamowitej. No to jest marzenie wielu ludzi, którzy by chcieli pojechać i przeżywać swoje życie w Afryce, szczególnie w Afryce tamtego czasu. Z jednej strony w tej biografii oczywiście jest znowuż rys konradowski, prawda, ale też w roku 63 Mrożek, właściwie trochę starszy od Albińskiego, decyduje się opuścić kraj, bo rzeczywiście w kraju no już jest zdecydowany odwrót od tej liberalizacji popaździernikowej. Trochę też ta ucieczka z Europy, czy wyjazd z Europy przypomina też wcześniejszą decyzję Andrzeja Bobkowskiego, który porzuca Paryż dla Gwatemali no w poszukiwaniu przygody, ale też właśnie no w takim geście buntu wobec Europy, która no jest
jest taka słaba, prawda? I u Albińskiego to jest też egzotyka, przygoda, ale też no, chęć zaczerpnięcia tego oddechu, można powiedzieć. A czy w ogóle czuł się emigrantem? Bo bycie emigrantem zakłada pewną wyrwę wewnętrzną, pewien rodzaj braku. U Albińskiego, może właśnie podobnie jak u Bobkowskiego, tak. Nie czuje się tego. No więc ja bym go nazwał za właśnie Bobkowskim, jego takim słynnym esejem o Konradzie, kosmopolakiem, prawda? Znaczy on właśnie, Bobkowski pisał o takim modelu, biografii, postawy Polaka, który jest Polakiem, a równocześnie obywatelem świata i czuje się odpowiedzialny za i Polskę, i za świat. Albiński właściwie podkreślał dosyć tak manifestacyjnie, że on nie był emigrantem politycznym i też no, ten wybór Afryki Południowej, także jako tematu jego prozy, jest tutaj też no, takim dowodem, że on jakby tutaj to doświadczenie uważa za własne i za ciekawe, które należy przekazać, ale właśnie też w języku polskim, więc to jest, myślę, taka postawa kosmopolska. Chyba Bobkowskiemu by się to podobało. Relacje społeczne pokazywały właśnie, w Afryce. Tak. Przez opis bohaterów jakby widać było, jakie ma zdanie na ten temat. Zresztą dlatego był też porównywany z Coetzeem, prawda? Tak, którego z kolei niezbyt cenił, prawda? Wyraźnie ten Konrad był mu bliższy, a zarazem no, jednak cały czas ta jego Afryka to jest takie skrzyżowanie, na którym jakby spotykają się no właśnie ludzie od lat tam mieszkający i rozmaite narodowości, rasy. To jest takie peryferie jakby świata i zarazem centrum, w którym odbywają się procesy, no właśnie, które są charakterystyczne także dla współczesności i stąd no te opowiadania jak komisja, prawda, wstrząsające, mówiące o procesie rozliczania się mieszkańców południowej Afryki z niedawnej przeszłości, w której konfrontowani są kaci i ofiary, no było takim opowiadaniem, które w Polsce po 1989 roku właściwie jawiło się jaka mniej lub bardziej czytelna analogia do kwestii dekomunizacji, lustracji, rozliczenia się z totalitarną przeszłością. Okazywało się, że no problemy afrykańskie są problemami naszymi, czy też uniwersalnymi. To była też siła i jest siła tego pisarstwa, że no z tej jakiejś lokalności on nie tylko wydobywa egzotykę, ale wydobywa no jaką właśnie uniwersalność. Zresztą ta egzotyka u Albińskiego jest taka no, niekolorowa, powiedziałbym. U niego się powtarza taka fraza, kraj był płaski i monotonny, prawda? Ta Afryka to nie są, nie wiem, jakieś kolorowe ptaki, prawda? To jest na przykład tubylec, który sprzedaje na ulicy małpy, ucinając im kończyny, prawda? I sprzedając właśnie w ten sposób. Z dala od kiczowatych fantazji o safari. Dokładnie, no więc to nie jest Afryka młodzieżowej. Jest to parada atrakcji. Tak. Nie dość powtarzać, że Wojciech Albiński miał w sobie jakiś przeogromny głód wolności, któremu zdaje się dawał wyraz na każdym kroku i to właśnie ten głód wygnał go najpierw z PRL-u, a później do Afryki. Znaleźliśmy się w Genewie. Okazało się, no, głód szczęścia. W ciągu 2 dni znalazłem pracę. Taka była epoka. Właśnie jako geodeta. No ale ta Afryka jednak gdzieś we mnie tkwiła i mówiono mi, no pojedź jako turysta, czy jako reporter, czy cokolwiek. No, obejrzysz sobie i wrócisz. Przecież to absolutnie bez sensu porzucać Genewę z wszystkimi radościami życia, jakie tam są, i bezpieczeństwem, po to, żeby znaleźć się na środku Afryki i siedzieć w takich krzakach, jak tutaj mamy wkoło nas. Na pewno w Afryce jest coś specyficznego. Na pewno jest coś, co gdzieś indziej się nie znajdzie. No i na pewno jest ten duch tej Afryki pierwotnej cywilizacji, pierwotnego człowieka, skąd my wszyscy wychodzimy. Można to uchwycić tylko w sztuce, mi się wydaje, tą
unikalność tej Afryce. To trzeba się do tej literatury, do tych rzeźb, to jest jakieś odbicie tego, intuicyjne. Ja muszę powiedzieć, że bardzo wiele razy rysowałem mapy Afryki, to znaczy obrzeża, bo to było najłatwiejsze do narysowania. I ciągnąłem ten ołówek od zachodniej Afryki, potem na południe, dojeżdżałem do Cape Townu, potem znowu na północ, wybrzeża Mozambiku, aż do Kenii. I wiem, że to było moje ulubione zajęcie, zwłaszcza na jakichś lekcjach mnie interesujących. Ten wyjazd z Polski ze świadomością, że jadę w jedną stronę, to był dowodem wielkiej potrzeby wolności. I tu my się różnimy, bo ja miałem tą potrzebę wolności zawsze, ale nie starczała ta zamknięta puszka. Ja byłem wolny w sobie, tak po latach myślę. A on potrzebował widocznie przestrzeni. Rozmawiamy o portrecie Afryki przez pryzmat opowiadań Wojciecha Albińskiego i trochę o autoportrecie pisarza wywiedzionym z tej twórczości, ale pan miał unikalną okazję poznać Wojciecha Albińskiego, doświadczyć rozmowy, spotkania z nim. Jak on patrzył na Afrykę poza literaturą? Jak go pan zapamiętał z kolei jako człowiek? Ja myślę, że jest taka jedna cecha, która zarówno jest łatwa, bo w dostrzeżeniu w kontakcie z nim, ale też myślę, że w całej jego literaturze, to była po prostu szczerość. Wojtek był człowiekiem, który nie skrywał się za jakąś, nie wiem, zasłoną ideologiczną, czy nie chciał kreować siebie. Przeżywał swoje życie autentycznie i tak samo myślę, że można to odnaleźć w jego literaturze. Patrzył bardzo rozsądnie na świat, który go otacza. Nie koloryzował go, nie trafił do jakiegoś raju, tak jak my mogliśmy postrzegać Afrykę. Myślę, że widział dokładnie wszystkie mankamenty, a był w czasie dość właśnie wyjątkowym dla Afryki Południowej, bo to nie jest czas tam lat 50. czy 60., kiedy jest spokój, jest konsensus społeczny, tylko wszedł w całą dynamikę zmiany i widział różnice, jakie się dzieją. Miał pełną świadomość tego, co się dzieje dookoła RPA, mówił o rzeczach, które już wtedy go napawały niepokojem, czyli o całej poprawności politycznej, która blokuje relacjonowanie właśnie w literaturze tego, co się doświadcza, czyli mówił o konfliktach wewnątrzmurzyńskich, o tym, że ze zrujnowanych państw afrykańskich, gdzie rządzili komuniści, ucieka ludność miejscowa, gnana głodem, żeby w tej strasznej Afryce, w tym strasznym RPA znaleźć swoje szczęście. Natomiast spotyka się z oporem miejscowej ludności, która czuje się zagrożona w swoim takim bycie bardzo egzystencjalnym. Znaczy bezrobotni z jednego państwa niechętnie są widziani w miejscu, gdzie tych bezrobotnych przybywa ze względu na chociażby sankcje ogólnoświatowe. I on to wszystko widział, on o tym to nam pokazywał, nie ukrywał. Pojechaliśmy wspólnie podczas zdjęć do Soweto, do tej bardzo dziwnego miejsca i bardzo niebezpiecznego. I to mówię o tym dlatego, że to pokazuje jakby jego wnikliwość jako obserwatora. Bo w momencie, kiedy nagrywaliśmy materiał, kiedy on relacjonował to miejsce, opowiadał o nim, opowiadał anegdotę, że przyjechali dziennikarze telewizyjni z Polski, wynajęli jakiegoś strasznie wypasionego jeepa i wjechali z kamerami, no i uciekali stamtąd w samej bieliźnie, bez kamer i bez samochodu. Znaczy to nie były żadne żarty. I w momencie, kiedy on to opowiadał, nagle powiedział koniec nagrania. Ja nie wiedziałem, czy coś się stało, czy jakaś jest sytuacja losowa, a on pokazał palcem na młodego murzyna, który w wieku tam, ze względu, tak patrząc po sylwetce kilkunastoletniego, który się zbliża w naszym kierunku, i powiedział, to jest koniec, bo ona przy sobie broń. I za chwileczkę to my będziemy w takiej sytuacji, jak tutaj jest wielu białych. On nie był w żadnej enklawie białej w RPA, tylko był dokładnie z tego patrzył na Afrykę z tego punktu obserwatora i dostrzegał wszelkiego rodzaju charakter tej zmiany. Jak byliśmy w Botswanie, to bardzo prosto zdefiniował na przykład dobrobyt i na przykład przepaść, która dzieliła Botswanę od RPA. Spytałem go się, dlaczego w Botswanie jest tak dobrze w porównaniu z innymi krajami. On powiedział bez ogródek, mówi, po prostu tutaj mniej kradną. A chodziło o diamenty, więc miał wszędzie przyjaciół. Znaczy podróżowanie z Wojtkiem w ciągu tych kilku dni
właściwie tam, gdzie był, to otwierały się wszystkie drzwi. On uciekł przed taką stabilizacją życiową, trochę nudną w Genewie, gdzie należał do, można powiedzieć, zamożnego mieszczaństwa, czy w każdym razie miał taki kierunek, czy zbudował sobie tego typu pozycję w Afryce, bo z tego co wiem, wśród jego znajomych czy przyjaciół no, były postacie z elity świata i sztuki, i polityki Republiki Południowej Afryki. Tak, ale on myślę, że tych ludzi traktował w sposób przyjacielski. Znaczy nie było dla niego istotne, jaką oni pozycję zajmują. A myślę, że ja go spotkałem w takim momencie, bo on jest 3 lata po debiucie w Warszawie, kiedy, o czym mówi jego żona, że on się zamyka w tym swoim małym mieszkanku i gdzie generalnie pisze. I to myślę, że było treścią jego życia. A jednocześnie stało się rzecz, która chyba ucieka nam troszeczkę, bo on jednak wrócił do Polski na stałe. A będąc człowiekiem, który jednak całe swoje to życie takie najbardziej twórcze, istotne, dorosłe, jak to się mówi, zawodowe, spędził jednak tam. Ale wrócił ze względu właśnie na te przemiany, tak, dziejące się w RPA. Może pan coś o tym powiedzieć? Tak, znaczy to jest kwestia już poczucia bezpieczeństwa. Ktoś, kto nie podróżował w tym czasie, a ja miałem tą okazję, po tych przedmieściach dużych miast, które wszystkie były pogrodzone, były wysokie mury, na tych murach były zasieki, byli strażnicy. I to nie była taka perspektywa, że to tak ktoś sobie zafundował taką wyjątkową ochronę, to po prostu była normalność. I czymś też normalnym było to, że to był strach o najbliższych, że na przykład nie wracają, prawda? To jeszcze nie jest czas tak powszechnej... Czyli trochę z podobnego powodu, dla którego Mrożek wrócił z Meksyku. No tak, to się zaczynają, po prostu zaczynają się rzeczy, które są naprawdę decydujące. Zresztą rozmawiałem z Dominikiem jakiś czas temu przez telefon, bo organizowali z mamą pokaz filmu dla przyjaciół. I opowiadał mi taką sytuację, że wielu jego kolegów ze studiów, ze szkoły średniej z Afryki Południowej, z Johannesburga, jest teraz w Polsce. I się spytałem, czy to jest, nie wiem, kwestia jakiegoś kontraktu, że akurat tak się znaleźli. Mówi, nie. Mówi, przyjeżdżają do Polski, bo tutaj jest świetnie, bo tutaj jest bezpiecznie. To jest ten podstawowe kryterium, bo tutaj tak można ich spotkać, jak oglądają mecze rugby, bo spotykają się w jednym z hoteli, gdzie jest taka kawiarnia czy restauracja, gdzie można te mecze oglądać, ale tu mieszkają, tu żyją. No dobrze, jednak nie przenośmy spojrzenia zbyt mocno na Polskę, ale skierujmy je z powrotem na Afrykę, by zapytać o to, jak ten kontynent portretował Albiński. Pomyślałem sobie, że jednak się wpisuje w jakąś tradycję, która istnieje od początku ludzkości. Bo jeżeli Bushmeni, to jest rasa, która liczy sobie 40 tysięcy lat, oni na tych terenach tu mieszkali przez ostatnie 40 tysięcy lat, uwielbiają zebrać się wkoło ogniska i opowiadać sobie historie, bajki, opowieści i zabawiają siebie nawzajem w ten sposób. Także to wszystko zaczęło się we mnie gromadzić. No i jeżeli bym nie zapisał, to na pewno by przepadły. Opowiadania Albińskiego mają bardzo ciekawą konstrukcję. Ona jest jakby taką opowieścią, która jest skupiona na realiach życia codziennego. Toczy się bardzo często w niespiesznym tempie. Dużo miejsca poświęca na rozmaite dygresje, które czasami wpadają właśnie w usta jego bohaterów. I kończy się często jakąś puentą, taką zaskakującą, bądź też ironiczną. Ja myślę, że domniemywam, że jest to też wynik tego, że Wojciech Albiński słuchał opowieści czarnoskórych mieszkańców Afryki, z którymi żył i pracował, a tam kultura mówiona no, jest bardzo, bardzo rozwinięta. Ja myślę, że te wszystkie opowieści, które Wojciech Albiński wysłuchiwał przez wiele, wiele lat pobytu w Afryce, one w jakiś sposób wpłynęły na formę tych opowiadań. Jak czytam tą książkę, kilka razy czytałam te jego opowiadania, to byłam niesamowicie zdumiona, skąd on miał tyle obserwacji, tyle znajomości, tyle wiedzy o tym społeczeństwie. Nie wiem, czy on wyczuł, czy usłyszał. To jest ta droga, którą jechaliśmy. To wiele lat woziliśmy nasze dzieci do szkoły, 2 synów. Jeden jest rzeźbiarzem. Bardzo, zresztą tu mi się
rzeźba udaje i to robił od lat chyba 11, a drugi syn mieszka w Santem, ożeniony z miejscową osobą. I oni właśnie chodzili do szkoły, do której teraz jedziemy. Zainfekował tą jego pasją do Afryki przez jego prozę, ale przede wszystkim przez to, że jechaliśmy często na te safari różne do Kruger Parku, do Okavango. Chciał, żebyśmy byli Afrykańczykami, a jednocześnie mieli jedną nogę w Europie. Tradycyjna literatura afrykańska miała charakter oralny, była związana z eposami, które się opowiadało przy ognisku, albo baśniami, miała taki charakter właśnie mówienia bardzo bezpośredniego. Czy coś z ducha tego rodzaju twórczości jest w tych opowiadaniach wyczuwalne? Ja nie znam literatury afrykańskiej, mogę przyjąć, że tak, natomiast wiemy, że u Konrada też jest zawsze ten narrator, który Marlow, prawda? Też tego rodzaju jest narracja. Wiemy też, że tutaj to nazwisko nie padło. Czechow na przykład był jednym z takich też cenionych pisarzy i ta tradycja skazu rosyjskiego, więc to oczywiście jest ta oralność u Albińskiego. Nie ma właśnie do tych opowiadań ostatnich jednak tego narratora, którego łatwo utożsamimy z samym Albińskim. To jest taki pisarz wstydu uczuć, tak, że on jakby nie pisze wprost ja Wojciech Albiński, tylko udziela głosu jakby innym, bardzo różnym ludziom i tę Afrykę widzimy jakby z bardzo różnych perspektyw, nie wiem, rasowych, narodowościowych i tak dalej, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo zróżnicowany obraz Afryki. Wiemy też z relacji już samego Albińskiego, że ojciec Izydor miał swój pierwowzór w postaci ojca Józefa Marii Bocheńskiego, tak, że pewne historie gdzieś rzeczywiście zasłyszał Albiński, ale je przetworzył. Natomiast siła tego pisarstwa jest taka, że my nie czytamy tego po pierwsze jako reportażu, tak, jako takiej literatury non-fiction, tylko to jest jednak coś dodanego, naddanego. Jeżeli w opowiadaniu Kalahari główny bohater jest Polakiem Liwski, to być może wiemy też, że to jest jakiś opis prawdziwego doświadczenia samego Albińskiego, ale siła tego opowiadania tkwi w tym, że ono jakby z takiej opowieści o poszukiwaniu przez ojca zranionego syna na pustyni Kalahari czytane jest jako przypowieść prawie że metaforyczna, fizyczna o Bogu, prawda, o spotkaniu z transcendencją. Więc to jest siła tej także tego pisarstwa, które nie jest takim pisarstwem ja, prawda. To nie jest ta linia właśnie gombrowiczowska, tylko linia konradowska. Z jakiej perspektywy opisuje ten rozpadający się świat kolonialny, czy z perspektywy aspirującego kolonizatora, którym nie był, bo był przybyszem ze świata zniewolonego, czy raczej właśnie sytuował się po stronie tych skrzywdzonych i poniżonych? Ja bym powiedział, że to jest perspektywa właśnie geodety w cudzysłowie, nie tylko znaczy kogoś, kto jakby właśnie jest takim mierniczym świata, tak? Kimś, kto mierzy, opisuje, jest właśnie takim, dąży do pewnej ścisłości, a równocześnie opiera się na faktach i on przyjmuje te różne, jakby wydaje mi się, perspektywy. Znaczy, takie jest opowiadanie Kobry i Parafianie o księdzu, który przybywa właśnie z posługą do pewnego afrykańskiego miasteczka i nie może się w nim jakby też odnaleźć, prawda? To znaczy próbuje zrozumieć ten świat, który jest z jego perspektywy tajemnicą, zagadką, właśnie do końca go nie zrozumie. Więc myślę, że Albiński nie był pisarzem jednej perspektywy, tak? Z jednej strony, a jeżeli to jest jedna perspektywa, to jest perspektywa no właśnie takiego świadka, geodety, obserwatora, który wymierza, czy też sprawiedliwość
świat, który mierzy ten świat. A czy w rozmowach prywatnych też był taki właśnie neutralny i obiektywny? Ja myślę, że jest jeszcze jedna taka perspektywa, jak tak mi teraz przyszło do głowy, która może określić jego miejsce w Afryce. Bo on nie był Brytyjczykiem. No właśnie. Jednocześnie w tych rozmowach brał rację tych ludzi skrzywdzonych, bo to nie tylko byli czarnoskórzy, to byli też Hindusi, to było... A jednocześnie nie należał do tej jakby uprzywilejowanej grupy waspów, prawda? Tylko on był Polakiem z Polski. No właśnie. I to jest bardzo znamienna perspektywa do opisu tej rzeczywistości. On o tym chyba wprost nie pisał jakby o swojej polskości, o ile pamiętam. Ale tam pojawia się na przykład w tym Ojcu Izydorze, czyli opowieść o właśnie teologu, ale też sowietologu ze Szwajcarii, który ma wydać opinię w procesie oskarżonych o komunizm tych ciemnoskórych działaczy. I on jakby przypomina sobie doświadczenie AK, polskiej konspiracji, walki właśnie o wolność Polaków i to doświadczenie jakby każe mu no, wydać ten zaskakujący wyrok w tym procesie. Jakby Albiński przykłada czasem, czy daje polską miarę, choć jego bohaterowie no, nie zawsze, a nawet rzadko są Polakami, często dyskretnie bardzo sygnalizowane, ale te analogie, tutaj wracajmy, one też pozwalają jakby zrozumieć niektóre aspekty tej historii Afryki. Albiński nie ideologizuje, unika mielizn takiego łatwego humanitaryzmu, no i nie moralizuje. Właściwie można zapytać, dlaczego? Dlaczego tak mało ocen moralnych w tej prozie, która tak często opisuje moralne wykroczenia? Czy to jest wiara w literaturę, w to, że nie potrzeba jeszcze żadnego moralistycznego naddatku, żeby literatura była moralną? Czy to jest właśnie to takie zachowanie geometry, który szuka miary i musi mieć właściwie dystans, żeby coś opisać? Znaczy ja myślę, że tutaj też pani Albińska mówi o tej wierności, czy o dekalogu, który gdzieś tam cały czas wpisany jest w decyzje bohaterów, czy w postawę narratora. No, i on jest na przykład, jak mamy sam tytuł tego opowiadania, kto z państwa popełnił ludobójstwo, który jest takim dla Polaka czytelnym nawiązaniem do Tadeusza Borowskiego, prawda? No, to jest tego rodzaju też trochę gest jak u Borowskiego, prawda? To znaczy i wiara w czytelnika, ale wiara w to, że fakty jakby są na tyle poruszające czy wstrząsające, że one obudzą sumienie czytelnika. No i jest to, o czym mówił Wojciech Milewski, taka subtelna ironia, prawda? Nie ironia w takim znaczeniu wygłupu, ale właśnie zaznaczania pewnego dystansu, jak w śmierci plantatora, o aktorze białym, który gra w miejscowych filmach, prawda? I grając plantatora, no, odgrywa jego śmierć reżyser, żeby to było autentyczne, no postanawia go rzeczywiście zabić na planie filmowym. No, to też jest taka no, ironiczna jakby historia, która no, jest też, każe myśleć właśnie o tych relacjach Europa, Afryka w takiej nieoczekiwanej perspektywie. To niezwykle intrygujące, co już zostało tutaj wspomniane, że w końcu Albiński odsłania horyzont swojej pamięci, wraca do okupacyjnego dzieciństwa. Porozmawiajmy i o tym wątku jego twórczości. Dużo przyjeżdżało gości do naszego domu. No i potem zawsze zaczynała się rozmowa o wojnie. Jak było w Polsce o wojnie? No to oczywiście ja musiałem iść do łóżka, bo byłem małym chłopcem, żebym nie słuchał te historie, a ojciec opowiadał o okupacji niemieckiej, o komunizmie, o różnych sprawach, co w ogóle dla ludzi w Afryce były kompletne obce, że tak może się potoczyć świat. 17 września już nas nie było w Warszawie, bo jechaliśmy pociągiem w stronę Brześcia i Równego, ale potem 41 rok, oczywiście ile razy ja tu byłem, nie pamiętam dokładnie, byłem prowadzony za rękę przez matkę,
a 47 rok, no taką Warszawę pamiętam. Góry gruzów, przez które przechodziliśmy, granaty leżały, ulotki, AK. Pamiętam, taką starsza pani znalazła niemiecki granat na trzonku, taki obronny granat, schowała do torby, powiedziała, że będzie miała tłuczek do kartofli. Nie przesadzam. Ktoś ją złapał za rękę i powiedział: pani kochana, przecież to pani w kuchni wybuchnie. Ja nawet byłam zdumiona jego pamięcią, że był mały chłopak i potem 50 lat był gdzie indziej. A jakie detale on, to jest naprawdę tak pięknie napisane, prawda? Ja nawet, on mi mówił, że chce napisać o swoim dzieciństwie i o powstaniu. Ja do niego mówię: Wojtek, przecież jest tysiące książek o powstaniu, co ty jeszcze tam dodasz? A jednak jego opowiadania są bardzo proste, krótkie, a cały sens tej wojny oddają. No ja myślę, że pewna wrażliwość chłopaka, który urodził się w podwarszawskich wtedy Włochach i dorastał, kiedy toczyła się wojna i potem w warunkach powojennych tutaj się uczył i studiował, na pewno pozostawia w psychice jakieś ślady i uwrażliwia na pewne tematy, uwrażliwia na jakby los jednostek, losy ludzi. On był człowiekiem typu przedwojennego. Jeszcze nie było tego dążenia do pieniędzy, do posiadania czegoś tam nadzwyczajnego, tylko do realizowania tego, co w Wojtku było najlepsze, to jest to pisarstwo. I ja to bardzo szanowałam. Zdarzyło mi się w życiu coś bardzo ważnego i coś bardzo wspaniałego, że mogłem się tu znaleźć jeszcze raz, że jestem tutaj. Wiesz, czego się nie spodziewałem? To jest dar, dar niebios. W rzeczywistości to jest dar ludzi, którzy to wywalczyli. Panie profesorze, przedostatnia książka Albińskiego, Achtung Banditen, wywołała spore zaskoczenie wśród czytelników, bo po czterech zbiorach opowiadań o Afryce nagle proza o polskim doświadczeniu wojennym. Dlaczego tak późno Albiński podjął ten temat? No, pewnie to jest taka trochę analogia jak z pamiętnikiem z powstania warszawskiego, Białoszewskiego. Pewnego rodzaju doświadczenia no, czekają, na długo czekają na moment jakby opowiedzenia i na formę, w jakiej można ją, o nim opowiedzieć. I tutaj no, znowu mamy ten chyba przypadek. Kluczowe dla Albińskiego, jak się wydaje, dla jego pokolenia doświadczenie, opowiedziane no właśnie za pomocą tej krótkiej formy nowelistycznej, ale rzeczywiście no, takiej minimalistycznej, miniaturowej, która no, ma taki efekt, można powiedzieć, wybuchłowego granatu, tym bardziej, że widzimy tę wojnę oczyma dziecka, tak? Tutaj można przywołać Kinderscenę Rymkiewicza, czy malowanego ptaka Kosińskiego, prawda? Czyli obserwator jest niewinny. Obserwator jest niewinny, obserwator pochodzi z dobrej, inteligenckiej rodziny. Obserwator przebywa w małym, prowincjonalnym miasteczku i patrzy no właśnie na wojnę znowu bez jakichś ideologicznych okularów, w taki sposób można powiedzieć czysty. I ta wojna z jednej strony jest właśnie straszna, ale z drugiej strony jest taką powszedniością, w której to, co złe i dobre się jakoś zaciera, w której SS-man daje dziecku kolejkę zrabowaną w burzonej Warszawie, w której matka zasłania dziecku oczy, żeby nie zobaczyło kukieł, które są powieszone obok torów kolejowych. Jest tutaj taki brak komentarza znowu, który no jakby ma efekt właśnie, no mówię, taki wybuchowy. I to są świetne też opowiadania pokazujące taką wojnę właśnie z nieperspektywy dorosłego, nie walczącego kogoś w imię określonej ideologii, ale też wojny, która jest właśnie tą katastrofą takiego mikrokosmosu, jaka jest rodzina, bo tutaj jest ojciec, prawda, prawnik, który ginie w niewyjaśnionych do końca, znaczy w okolicznościach
okolicach. Jasnych, bo zostaje zabrany jako zakładnik przez Niemców, ale nie wiadomo, co się z nim stanie, więc to jest też taki cień, który dodatkowo na tej opowieści się kładzie. No i mamy tutaj też takie elementy swoistej makabry, które się pojawiają u Albińskiego, zwłoki dziadka, które wiszą na drzewie, bomba trafiła w cmentarz, prawda? I to jest właśnie tak obserwowane w sposób no, bardzo powściągliwy znowu. Ja myślę, że zdarzył się, Wojtek o tym mówi, po prostu zdarzył się cud, o którym on nie myślał, że się zdarzy. I tak pamiętam, że jak tutaj były jego te spacery po Warszawie, to wszystko się jakby odgruzowywało w głowie. Te wspomnienia, te przeżycia, te realia. I to musiało znaleźć swoją formę literacką po prostu. Formę bardzo oszczędną i te zdania są tak gęste. I właściwie ważniejsze jest to, co dzieje się między zdaniami czasami. To, co pominął, a nie to, co napisał. Ostatecznie w czym tkwi siła tej prozy, które z utworów Wojciecha Albińskiego uważają panowie osobiście za najsilniejsze? Tutaj była już mowa o oryginalności jakby tematu, o inności, w jakiej pewne tematy, które w naszej literaturze, myślę, Afryka i wojna Albiński potrafił pokazać. No i przede wszystkim, że znalazł jakiś inny, unikalny język swojej opowieści, który zarazem no, wpisuje się w ważne dla naszej literatury tradycje właśnie, myślę tutaj o tej linii konradowskiej, potrzebne, słabo czasem obecne, a dzięki takim twórcom one są aktualne i ważne. I wybrałbym z tych oczywiście wielu opowiadań, no, na pewno cały tom Achtung Banditen, a z tych afrykańskich, no to nieodmiennie Kalahari, Komisja, Mina są dla mnie tymi arcydziełami, a zarazem próbką tego, czym jest pisarstwo Albińskiego. Dlaczego warto czytać Albińskiego? No bo to jest kawał historii Afryki opisany z perspektywy uczestnika tych wydarzeń. Z reguły tak się działo, że jednak ludzie z Europy przyjeżdżali i poświęcając tylko trochę czasu obserwowali to z zewnątrz. Tu mamy relację jednak odczuwa. Nawet taki Kapuściński, tak, dokładnie. Przyjeżdżał na parę miesięcy. Rozglądał się, patrzył, co się dzieje i jednak wyjeżdżał. On miał cały czas perspektywę, że to, co opisuje, to, co przeżył i co przelał na papier, powoduje to, że to się spotka z jakimś rezonansem, a on tam zostaje. Tak, dlatego mówiłem o tym cudzie, który się zdarzył, że on wraca do swojej ojczyzny, ale ta perspektywa, której pisał te utwory, była zupełnie inna. To była perspektywa, że ja tutaj zostaję i jednak poddaję się pod ocenę moich współobywateli, prawda? Więc myślę, że to jest szalenie istotny element tego, że niewiele jest takich relacji literackich, bo to właśnie uciekamy z poziomu reportażu czy relacji dziennikarskiej jednak do prozy najwyższej jakości, ale opowiadanej od środka tej Afryki. Skoro mówiliśmy o Konradzie, to zauważmy jeszcze, że siła Konrada polegała także i na tym, że etos polskiej kultury potrafił zuniwersalizować i przenieść do zupełnie innych realiów. Czy Wojciech Albiński jest tłumaczony, może być tłumaczony, czy ma potencjał na to, żeby stać się pisarzem dla całego świata i ominąć te trudności, które często spotykają polską literaturę, trudno, jak często się twierdzi, tłumaczalną? No, myślę, że tak, to znaczy ze względu i na temat, i na tą bardzo angielską w cudzysłowie stylistykę swoich utworów, tą esencjonalność, także komunikatywność, to nie jest pisarz barokowy, prawda, który taki szulcowski, prawda, który chyba był wielkim wyzwaniem dla tłumacza, choć rzeczywiście ta gęstość także nie jest byle jakością. Myślę, że to jest pisarz no, wart przełożenia, pokazujący no, też, że ta polska rzeczywiście perspektywa i polski język jakby jest w stanie opisać doświadczenia no właśnie wydawałoby się tak dalekie od naszych jak afrykańskie. Choć czasem, jak to już pan profesor zauważył, mogą być one zaskakujące bliskie naszym doświadczeniom. A zatem czytajmy Wojciecha Albińskiego. Mało tego, pokazujmy go światu. Dziękujemy uprzejmie i zapraszamy za tydzień.